Co jak co, ale... Mogę to złapać w rękę, czy nie tak? Jasne, pewnie, w przyszłym może tak najwyżej. To poczekaj chwilę. To ja może się odsunę od tego, nie? I pójdziemy dalej prosto. Ty, szukajmy innych strzałek, może na innych strzałek, bo to jest strzałka i taka do góry, że... Coś tu jest, taki pocisk, nie wypał, taki fajny. O czym? O Pstrążu, które kiedyś było miasto rosyjskie, teraz jest w lesie, częściowo wyburzane. Ludzie się stąd wynieśli, tak wynieśli, że wszystko wynieśli, poza budynkami, których nie wynieśli. Mój ulubiony fragment to Pstrąże, miasto, które było kiedyś rosyjskie, teraz jest w lesie. Nowe państwo, las. Znajdujemy się w lesie, przekroczyliśmy właśnie granicę. Administracyjnie to należy do Polski, ale należy też do... Wojska. Granica polsko-laska? Wojsko leśna. Ale tak z innej beczki, jest to teren wojskowy, więc jak będzie jakieś wojsko czy coś, nie, to trzeba gdzieś się tak fajnie skitrać. Nie wolno wchodzić do bunkrów, bo jak wejdziecie do bunkrów, to jest kara. Jeśli nie wejdzie się do bunkrów, to raczej nie ma kary, jeśli się nie znajdą. Logiczne. Hello. Wyburzany jest od 2016 roku. Czyli jak przyjdziemy i nic nie będzie, to się wkurwie. Niestety smutny widok. Wszystkie budynki zostały zniszczone. Zrównane do kupek gruzu. Wielkości kupek gruzu. Jest nam smutno, ale idziemy na poszukiwania kolejnych budynków. Zobaczymy, co się ostało, a to już nie. Dobra, zobaczmy, jak Ula się wspina. Nie. Dobra. Teraz nie to wygląda na łatwiejsze. Z tego, co pamiętam, to jest budynek szkoły podstawowej. Uważajcie na dziury. A patrz, jeszcze drewno się jest zachowane. I nawet kafelki są, patrz. O, a tu były kibelki. Takie fajne. Amerykańskie. Adam! Cześć! Tak? Okej. Okay. W gorszych po pracy chodzę! Pełne wody i lodu, który nie wytrzyma. Dobra, że są cegiełki, bo mogę iść jak Mario. O kurde! Ostrożnie, ostrożnie. Jest już twardszy lód. Okej. Okay.
No. Wytężmy zbrok. Zobaczmy, gdzie są jakieś wieżowce, jakieś coś się stało. Czy na piętrowce, cokolwiek. Tutaj. No tak po cegiełkach, jak Mario. Ku lewicy. Tak. Patrz. Nasz cel znajduje się w tamtym kierunku. Tam powinno być kino, z tego co pamiętam. No to przykład typowego mieszkania. Gdzie? O. Czekaj, to jest tryb turbujesz? Różdżka. Świetlnęłem. Alohomozona. Walcz ze mną. Młody Jedi. Głodny jest, nie wiem jak ty. A ty chcesz co? Okej, okay, to rób. O, patrz, mam nasze zejście. Tutaj widzę rosyjski lech. Rosyjski lech, orange. Oryginalny rosyjski. Paczka, blacha. Typowa piwnica. O, przepraszam. Gdzie dziewczyny się składają, słyszę? No w sumie tak. Patrz jakie fajne toalety były. Witajcie na rynku głównym. Dziś niedziela handlowa, wszystko zamknięte, dokładnie. Rozbijam to obozowisko? Tu? No. Patrz, mamy dużo tego. Strzechy, drewna. I tamtego też jest trochę. I tamtego też jest trochę, dokładnie. To się łączy. No. Jak jeszcze tu dasz trochę tego, łez. Łez.
Człowiek, który jest manekinem. Widzę. Góry. Była jakaś fabryka. Jakaś fabryka. Co? No i to spadnie spokojnie. Były. Ale się zburzyły. A to jak sprawny harcerz, niczym płotka w wodzie, przygotowuje rozpalenisko. Płotka w wodzie. Płotka w wodzie. Przygotowuje ognisko. Za dużo SpongeBoba. Zebrał korę brzozy, która świetnie się pali w tych warunkach pogodowych. Bardzo ładnie. Zapach brzozy. Sztenofaj. Igły świerku. Rozpalają się dymiąc, co bardzo wkurza, ale dobrze się rozpalają. Dość drewno. Mówisz. Przyda się w chuj. Wiem, że się przyda, bo mam mało tego drewna. Chciałem pokazać ludziom, jak powinni zrobić sobie tak zwany tipi do rozpalenia ogniska. Tipi robię, dobra. Tipi robisz? A nie miałeś robić tipi? Nie wiem, tam zawsze na pierwszą stos i tyle. Tak to płonie.